Sprawy nie mają się dobrze, ponieważ bardzo osłabiło mnie ten atak jeden i to jest problematyczne. Wbrew pozorom. To jest dosyć problematyczne. Tak, możemy zobaczyć, tak optymalnie. Momencik. Aha, przepraszam, to nie to, to jest to. Zobaczmy, czy tu jest serce. Tak, to chyba tutaj jest serce. No, dobra, mamy serce. Mam jeszcze taką jedną taktykę, że być może byśmy zrobili tak taktycznie troszkę, że ja bym spróbował się dokopać do naszych wrogów. Znaczy, jeden hoklik fajnie by było, gdyby spróbował się dokopać. To nie zrobimy tak. Tutaj wybudujemy mały skarbiec. Dajmy jednego hochlika. Jeden wystarczyć powinien. Po to, żeby on tutaj się przekopał przez złoto, fakt, i tutaj potem dalej kopał, co nie? Dzięki temu, nie wiem czy nasz bohater jest na jakim poziomie inteligencji, ale może on nie zaczął kopać tego złota i to nam da taką jakąś gwarancję, że zejdziemy go troszkę od boku, co nie? Taką taktykę sobie teraz właśnie montuję. Czy słuszną, czy nie, to się jeszcze okaże. Zająłeś komnatę wroga. No, coś czuję, że ten level nie pójdzie mi tak, o. O, nie, 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 ten poziom pójdzie mi ciężko. O, podwyższenie poziomu, no po prostu spada mi to z nóg. Znaczy, budę. Po prostu z nieba mi spada ten podwyższenie levelu. Zmienią twój loch, zwietrzałą ruinę. Tutaj być może też takie coś jest, dobra. Bardzo fajnie. Gdzie są chochliki? Aha, dobra, łapię, zapam aluzję. No już, 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 już. To tak, chochliczki już tutaj wydobywać. To tak, wiem, że zaraz tu się zacznie miazga, dlatego zaraz będę musiał tu się ograniczyć. To zanieś. Bierz to, dobra. Co nie ten? Chochliki, kurde, niedobrze robicie, że zajmujecie to, bo zaraz sprowokujecie kogoś do ataku, wiecie? No zaraz po prostu w świecie sprowokujecie danych ludzi do ataku. Dobra, wiecie co? Robcie te pułapki w sumie. Niech ty już co jesteście, to zróbcie. Może pułapki się w tym odcinku pierwszy raz... Wiem, że atakują wroga, no. Nic dziwnego. Co za debil po prostu z tego chochlika. I patrz, sprowokował. Tu. Dobra. Dobra, tu mamy złoto i tutaj mam exp. A nie, oni mieli budować pułapki, faktycznie, przepraszam. No, może coś zbudują sensownego w końcu. To się okaże, a tymczasem cała reszta stworów, czyli wszyscy, cała pozostała reszta, do expienia. Damy tak samo, wszyscy muszą expić teraz. Naprawdę sprawy się mają na tyle skomplikowanie, że... Ja nie mogę sobie pozwolić na lenistwo w tym momencie, bo sprawy nie... No super, to sobie wszyscy teraz pójdą do... Dobra, niech trudno, idą. No i co? Hoklik tu z powrotem przejmuje teren. I co mi to dało? Nic. No właśnie. Przynajmniej mam te podwyższenie levelu, to mnie raduje, a tak poza tym to w sumie nie wiem, nic mi to nie dało. Hoklik, wykop to. Błagam cię, no wydo... Aha, to zmienia postać rzeczy. To zmienia postać rzeczy. O, jak zniszczył ten chochlika, biedne stworzenie. Kurde, nie zdążyłem. Tu masz bliżej, co nie? Tu masz bliżej, co nie? To więc tutaj szybciutko ten, no. Kopi tutaj, dawaj złoto, bo ja chcę tutaj się przekopać, chcę taktycznie do tego podejść, zobaczymy czy mi się uda. Do tego podejść jako tako taktycznie, może akurat się uda, co nie? To ten, zrobimy taki myk, że to sobie zniszczymy w ogóle, tak na wszelki wypadek. Gdyby na przykład pan zły tutaj stwierdził, że tutaj sobie chce przejąć, to na chwilę wszelki wypadek się tutaj to zniszczymy sobie. O, drzwi już możemy zbudować, wow, jak tak dalej pójdzie, to się nieźle rozwiniemy. No i tutaj ogólnie taktyka jest taka, że tutaj się dokopiemy i zobaczymy, czy tutaj pan zły też zrobił swoje imperium. Bo widzę, że możliwe, że tak, ale możliwe, że nie. I tutaj patrz, plan jest taki, że tutaj zrobimy to. Przez całą długość tu przebrniemy. Taki jest plan. I tutaj też, i tu. O, i patrzcie, widzicie? Czyli nie, zrobił pan tutaj nic, pan tutaj nie zrobił się, pan nie zabezpieczył. Wyprodukowano pułapkę.
Dobra, to bardzo dobrze, że wyprodukowano pułapkę. Haha. Dobra, czyli widzę, że chyba nasza strona będzie dobrze. Super. Dobra, to wiecie co? Jeden hochlik przyjmuje, a jeszcze jeden by przejmował, robił ściany tak zwane, co nie? Aha, super, tego złapałem samego. No wiecie co? To inaczej zrobimy. Ten robi... No kurde, jeden musi ściany przejmować. O! Jeden będzie bezpieczył ściany, dzięki temu nie będą mogli się tutaj dokopać potem. No, a ale ten... Co, cały czas... Aha, dwóch teraz robi ścianę. Boże. Boże, jak wziąć innego hochlika? Który będzie, nie wiem... No dobra, no weź wydobywaj, co nie? I potem jeden będzie musiał przejąć, a jeden będzie musiał... A tak, super. Od razu drugi poszedł ten, zamiast... O, momencik, tu nie. Tu jest... Źle. Źle, bo się oni będą mogli się, w takim razie oni będą mogli się przebrnąć tutaj, co nie? Ja chciałem taką myk zrobić, że ze wszystkich stron bym ich tutaj zablokował. Niszczy komnaty. No niech sobie niszczy. Nic mi do tego, że tak powiem. No chciałem tutaj na tyle tak zrobić taki, wiesz, swoją tajną bazę, co nie? Ale tutaj już teraz będzie mógł się do mnie przebić. No dobra, trudno. Czasami tak bywa. Dobra, nie szkodzi. Bo jakoś to będzie chyba. Zobaczymy. Znowu stwórzmy tutaj pochliki. Niech tutaj wydobywają. A tymczasem teraz rzucimy wszystkich, którzy jeszcze tego jeszcze tutaj nie ma, do siłowni, żeby mogli tutaj swoje umiejętności polepszać. Co nie? To tutaj wrzucamy ich. I teraz tak, czy ktoś jeszcze nie trenuje? Proszę panów. Proszę mi tutaj. Wszyscy mają tutaj trenować. Wszyscy! To jest najważniejszy punkt. Macie mieć taki level, że po prostu się w głowie wam ma nie mieścić. Dobra? 9, nieźle. Wszyscy macie trenować. Wszyscy! 8, dobrze, dobrze jest. Trenujcie, trenujcie, a będę z was być może dumny. W razie czego mam jeszcze podwyższenie levelu, które też zastosujemy, ale to już przed samym tam atakiem na coś. No, w tej mapie faktycznie tutaj się dosyć sporo bawię. Dobra, wiecie co? Zapiszę się tutaj. Gra zapisana. I momencik, chwilę. Dobra, witam wszystkich po krótkim cięciu. Ogólnie rzecz biorąc, zrobiłem sobie króciutką przerwę, bo już po prostu musiałem odpocząć od ciągłego mówienia. A już w tą rundę gram dosyć długo, więc już z całą pewnością wyjdą z tego co najmniej dwa party. To tak, i co zrobić tak naprawdę w takiej sytuacji? No, szczerze mówiąc, sytuacja strategiczna nie wygląda wcale tak dobrze, ponieważ wróg, patrzcie na to, on ma całkiem wysoki poziom. Mimo, że raz z nim wygraliśmy, drugi raz może nie być tak różowo. No i po prostu ja to... czarno ja to widzę. Twoje stwory atakują wrogę. Twe sługi przegrywają. Możemy to w sumie zniszczyć, bo nie wiem sens, czy jest... Na razie nie ma chyba sensu połączenie. I każemy naszym chochlikom, ci co są tutaj w środku, niech tylko wydobywają te złoto, co nie? I nie będziemy wysyłać chochliki, już trudno. Nawet jeśli stracimy ten teren, w tej chwili nie ma to takiego znaczenia, bo ja chcę jak najbardziej wytrenować nasze stwory, żeby po prostu ruszyć taką kompletną, taką totalną armią. Dlatego najlepiej fajnie by było, chociaż oni są już całkiem nieźle wytrenowani. Wiecie co? Możemy ogólnie rzecz biorąc zaryzykować. Tutaj poziom 13, niech będzie poziom 13. No teraz to już całkowicie się na wszystkich slotach zapełniłem. O cholera. Nie, myślałem, że się dokopali do mnie. Dobra. Tu się ten, ale tu się do nich nie dokopię chyba, ponieważ oni prawdopodobnie mają trochę mocniejsze ściany. Ale to byłoby całkiem, ale to całkiem pomysłowy wyjściem. Weź tu kop. Przebiłeś się do... A jednak. Dobra, zapisałem się, więc będzie to punkt dla nas. To tak, co, trzaskamy, co nie? To co, trzaskamy tu wszystkich chyba. No już nie ma co zwlekać. Ogólnie rzecz biorąc, czas najwyższy, żeby się coś zaczęło dziać. Więc trzaskamy tu kogo mamy, zobaczymy co się tym razem stanie, czy wygramy tym pojedynku, czy też może nie.
Dobra, wszystkie stwory praktycznie zostały tu wysłane. No dobra, zobaczymy, ostateczna walka. Teraz tak, leczmy oczywiście nasze stwory, co nie... No spróbujmy przynajmniej, bo ciężko jeszcze, że mówię, tu kogokolwiek leczyć. No może się uda, no musi się udać. No jak teraz się nie uda, to nie wiem, czy kiedykolwiek się uda tak naprawdę. Cholera, ja próbuję ich leczyć, a nie idzie to moje leczenie. To nie jest łatwo leczyć tutaj tych wszystkich panów, co nie? Ja tu się staram. I nie wiem właśnie, czy coś idzie, te leczenie, czy też nie. O, coś idzie, coś się, kogoś niby tu leczy chyba. No, dobrze. Fajnie by było, gdyby to leczenie szło, bo dzięki temu mogłoby się, dałoby się przetrwać dłużej. No widzę właśnie, że przegrywają. Tego wyleczymy trochę. Golema troszkę wyłączymy, mimo że ten ma ten wysoki dosyć poziom. To co musimy przyznać, to może jako tako się uda. Tego musimy wyleczyć troszkę. Dobrze, teraz tego. O, wyleczamy, leczymy teraz znowu tego. Kurczę, jaka zacięta walka. Tutaj wyleczymy golemka troszkę. No dawaj, dawaj, lecz się, lecz się. Kurczę, walka jest zacięta, ale nie jestem pewien, czy mamy jakiekolwiek szanse. No próbuję, no jak leczę już tutaj stwory, co tylko się da, już leczę po prostu. I nadal sytuacja jest, no słaba, szczerze mówiąc, wiecie? Walka trwa długo, a nie wiem w jakim stopniu efektywnie. Nie wiem w jakim stopniu efektywnie. No cały czas zacięta wojna się toczy, co nie? A ja tu cały czas koło tylko mogę leczę. Mam nadzieję, że te moje chuchliki tam będą wydobywać złoto cały czas. Cały czas, bo w przeciwnym razie to mogłoby się trochę źle skończyć. Dobra, jakoś to wygląda. Jakoś to się trzyma. To jak moja dama ma 10 level z tego co widzę. Więc całkiem tak, dama ma 10 level. Ta ma pierwszy. To z pierwszym chyba nie za wiele zrobi. Tutaj dwie walczą niby. Dobra, weź trochę wyleczmy może bardziej. Bo tu widzę, że znowu golem ledwo żyje. Tego trochę bardziej wyleczmy. I tutaj też już ledwo żyje golem. Nie wiem, czy uda mi się, a wyleczyłem go chyba akurat. O, coś zaczyna się dziać niby. Niby zaczyna się coś dziać, to dobrze, może akurat. Może odniesiemy jakieś zwycięstwo. Fajnie by było. Bardzo by było to nam na rękę, gdybyśmy osiągnęli teraz zwycięstwo. O cholera, chyba zginął. Nie, żyjemy. Ja cię przeżył, udało nam się, przeżyliśmy. Wiecie co? Zapiszemy się w tym optymistycznym akcencie tutaj. Na 13 damy to jakoś, nie wiem, Z, żeby to było bardziej rozpoznawalne i lecimy. Jest dobrze. Jest dobrze dlatego, że udało nam się wbrew pozorom zwyciężyć. Poczekaj, gdzie tu jest serce? Tam jest serce, co nie? O, trochę daleko, no ale dobra. Zaraz was trochę podleczę, co nie? Mało ich tu już... Dobra, trzasnijmy tylko tu standard i teraz ich trochę podleczymy, bo pomimo tego, że blisko, nie blisko, oni to już level mają całkiem taki mały, znaczy życie. Patrzcie, chyba się uda, pokonamy niebieskiego, ale dobrze, to dobrze. Mimo że zielonego nie pokonamy, to pokonamy niebieskiego. Co na pewno w jakimś stopniu, w jakimś dużym stopniu, ułatwi nam sprawę. Dobra, chochliki tu zaczną zajmować. O, zaraz się dokona. Dobra, możemy to już zniknąć. Tu się zapiszemy na Z. I teraz tak, wszystko fajnie, tylko kwestia jest teraz tutaj tego przyjęcia. Nie może dostać się do swych legowisk. Już, już, już. Wygrywają. Twoje stwory atakują wroga. Dobra, mam nadzieję, że tutaj przejmą nasze chochliki. Zwyciężyłeś wrogów, strażniku. No i bardzo dobrze, tutaj z zielonymi może być nadal problem, dlatego się tu jeszcze zapiszemy na Z, co nie, ale jesteśmy już na
że tak powiem, w dobrym kierunku idziemy i ogólnie jako tako zwycięstwo jest... Wygrywają. Cholera, tylko tu musimy... Fajnie by było, gdyby tutaj te chochliki nie przejęły przypadkiem tego portalu. A nie mogę w nimi władać tak naprawdę. To jest portal niby niebieskich, co nie? Oni niby ze sobą tam współpracowali. Co tu się dzieje? No szkurna, no. Dobra. Ja cię kręcę. Jaka sieka się tu dzieje. Gdzie jest moja wysokobudżetowa dama? Jest. Ej, no to mi się bardzo nie podoba. No i co, może jeszcze portal przejmą mi? To byłoby nam bardzo nie na rękę. Powiedz mi, co z tymi chochlikami? Przejął ktoś nasz ten kurnik, a mój? Nikt tego kurnika nie przejął jako mój. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. W ogóle wszystkie chochliki mi zginęły też. Praktycznie wszystkie. No, bardzo mi się to nie podoba. Ledwo obaliłem niebieskiego i patrzcie, co tu się stało. Wracaj tu, smoku. Wracać wszyscy teraz tak. Znowu muszę, mam problem, ponieważ znowu jestem osłabiony i nawet jeśli faktycznie zwyciężyliśmy ten pojedynek, zająłeś komnatę wroga. To jakby nie patrzeć, nadal mamy niesamowicie... Wiecie co? Plus jest taki chyba, że zielony tego nie przejmie, ponieważ jakby nie patrzeć, ten teren należy do niebieskiego, więc automatycznie zielony tego nie przejmie. Więc tutaj jest ten plus właściwie, że tak to wygląda. No i dobrze, no i dobrze, bardzo dobrze. To będzie, to w sumie nam z całą pewnością będzie na rękę. Więc możemy być o to chyba spokojni. Dobra, czyli możemy być spokojni o ten portal i póki my go nie przejmiemy, wróg go też nie przejmie. Więc krótko mówiąc, ja bym teraz wrócił tutaj ze swoją armią chochlików, które stworzę właśnie w tej chwili. Niech one znowu zaczną wydobywać złoto i wróciłbym znowu do tego samego punktu, co miałem chwilę temu. Czyli znowu wracamy do momentu tak naprawdę ekspienia stworów na nowo, bo dużo stworów straciliśmy w tym. O Boże, ile czarnoksiężników i to jeszcze tyle słabych. Nie potrzebuję aż tak dużo czarnoksiężników. W sumie to niewiele czarnoksiężników. No mam nadzieję, że dbają. No. Gdzie jest ta silna dama? Ta jest słaba, ta jest silna. Silną damę wrzucimy tutaj. Będzie miała co robić, będzie sobie trochę biegać i będzie się modlić o stwory, co nie? A całą resztę wrzucamy tutaj, żeby znowu mogli sobie trochę podekspić, bo w walce straciliśmy niestety bardzo dużo stworów. Nie wszystkie, ale dużo. Zobaczcie, mamy tam dwa smoki z ósmym, ale reszta no... wypada dosyć cienko, co nie? No dlatego fajnie byłoby znowu sobie troszkę podekspić, bo tego wymaga sytuacja. No, dama sobie tutaj też, damy sobie tu pobiegają, przynajmniej jedna. Tak, on trochę też porobi sobie w warsztacie, choć nie wiem, czy to jest konieczne. Dobra, czy tutaj ktoś nam przyjmuje? Przyjmuje nam, no to w sumie to nie jest już takie istotne, więc tak na upartego. Nawet jeśli to przejmie, to... Niszczy komnaty. To nie jest, nie zależy nam na tym punkcie. To jest niebieskiego, więc tutaj też mamy na razie spokój. No i z tym też mamy spokój tak naprawdę. O tutaj wszystko, te wszystko, z tym wszystkim tutaj tak naprawdę mamy spokój. Bo wróg tutaj nam nic nie zrobi, co nie? Twoje stwory. O cholera. No tego nie przemyślałem, że od tej strony. Fuck, tu most był zbudowany. Niedobrze, niedobrze. No dobra. Nie pozostało nic innego jak po prostu zniszczenie tego, gdyż to jest chyba jedyne najsensowniejsze wyjście, żeby nam to nie przejął wróg, w razie czego się zbuduje od nowa. I zabierzemy tutaj co się tylko da, chociaż i tak mam nieskończoną ilość złota, więc to nie jest, że tak powiem, konieczne, no ale zrobimy i tak, zrobimy jak ja mówię. Kto atakuje wroga i gdzie?
Dlaczego? No nie, no zostawcie, wy jesteście tacy słabi, a już atakujecie wroga. On, w sumie, on nie jest taki silny, jak to było w przypadku niebieskiego, więc jest szansa go pokonania. Ale musimy mieć choć odrobinkę podekspione stwory. No bo nie chcę wam mówić, ale w tym stanie to naprawdę cienko się zapowiada. O, no to nie, to teraz to nie będą ekspić, tylko teraz pójdą po pieniążki. No dobra, trudno. Stwory też muszą w końcu, jakby nie patrzeć, liczba stworów. Liczba stworów, co to jest liczba stworów? Liczba pomieszczeń. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest mierzone. Ucieczka. Twoje stwory będą próbować ocalić życie. Aha, to nie, tego nie jest. Strażniku. Tego nie stosuję na razie. No dobra, no to w każdym razie tak. Stwory poszły chyba wziąć tą wypłatę i mam nadzieję, że zaraz skończą się biorą tą wypłatę i udadzą się znowu do trenowni, bo to jest najważniejsze w tym momencie tak naprawdę. I reszta mnie w ogóle w żaden sposób nie obchodzi. Dobra. No teraz po kolei wrzucamy. Na początku golemy żółciowe. Tutaj wszystkie trenować. Oczywiście golemy żółciowe na uparte sobie gdzieś poszły, nie wiem, mają gdzieś trenowanie. Tutaj tak, trole, myszki, muszka. Teraz dalej, damy. Wszystkie tak naprawdę oprócz jednej niech trenują, bo tylko jedna ma maksymalny level. No i oczywiście smoki. One też fajnie by było, gdyby trochę potrenowały. Możemy oczywiście tu przyspieszyć niektóre stworzenia, żeby niby trochę szybciej to robiły. Co nie, czemu nie? Pamiętam, przypominam, że jeszcze mam ten wzrost levelu o jeden poziom, co nie, ale całkowicie o nim zapomniałem praktycznie. No i go użyję teraz, jak będę miał, że tak powiem, będę już atakować zielonego teraz, to na pewno użyję tego, bo to już będzie mój ostatni przeciwnik na tej mapie. Zobaczmy, w ogóle Dąbrowa Imprezowa, w ogóle jaka nazwa. Tutaj Hochlik złowrogi przejmuje, czyli przejmą nam pewnie wokół nas wszystkich zajmą. Choć tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, co nie? Portal jeden jest pusty, co nie? Chciałbym go zająć, ale on jest strategicznie źle położony. Miałbym niezwykle duże trudności, żeby go zająć. Dlatego myślę, że jak zbierzemy odpowiednią armię z tego, co tu już jest, czyli z tych dwóch portalów, to zaatakujemy bezpośrednio zielonego i być może nam się uda wygrać. Ostatnio nam się udało. Tutaj gdybym ten most zburzył, kurczę, nie myślałem, że on tu jest teraz zbudowany. Nie wiem, dlaczego taki błąd popełniłem. No już trudno, no już trudno. Trudno się mówi. Co nie, zielony nas tu nieźle zagiął, trzeba przyznać, co nie zajął nam wszystkie tereny. Ale dobrze jest, chyba. I ważne, że jeden przeciwnik został już pokonany. Być może, tak sobie myślę jeszcze, że skoro po tej stronie było, to po drugiej stronie może też jest jakiś taki sekrecik ukryty. Poczekaj, zaraz zobaczymy nawet. Bo jestem tego ciekaw. Tutaj, tak? A nie, tutaj nie. No to myślałem, że gdzieś tutaj może, ale chyba jednak nie. Niezbyt. Dobra, no ekspcie, ponieważ to się bardzo, ale to bardzo nam przyda, naprawdę. Czy wszyscy coś robią? No róbcie wszystko, naprawdę nie obchodzi mnie tam, że tak powiem, budowanie w warsztacie tak naprawdę. W głównej mierze chcę, żebyście tutaj ekspili. Żebyście mieli jak największy level, bo to jest w tym momencie najważniejsze. A jakieś takie zwiedzenie, no nie, no i golem jeden gdzieś idzie uparcie, co nie, zamiast ekspić. A trzeba ekspić, trzeba tu ekspić, żeby mieć wysoki poziom. Tutaj trochę im pomogę. Zainwestuję troszkę w nich, niech stracę. Może dzięki temu będą się ruszać o niebo szybciej. Przy czym też szybciej ekspić, co nie, to się ze sobą łączy tak jakby. Golem żółciowy to jest bardzo silny stwór, no ale musi być dobrze też wytrenowany. Smoki też są w sumie dosyć silne, co nie? Więc też warto w sumie wychodzić na to, że w nie inwestować. Mimo, że czasami dziwnie trochę czasami walczą, że tak dziwnie niszczą serce, tak bardzo długo czasami walka pomiędzy smokami trwa. Sam nie wiem, czym to jest spowodowane. Dobra, troszkę sobie tutaj stworki przyspieszyliśmy. Na pewno to przyspieszy odrobinkę przynajmniej proces. Proces ekspiania. Natomiast w ogóle zamiana w kurczak to jest chyba na swoim polu tylko można wrogów zamieniać w kurczak. Tak samo choroba, tak mi się wydaje.
Poczekaj, zobaczmy. O cholera. No patrz. Nie zajął dalej? A ja chciałem zastosować kurczaka. Co nie, tu już dalej nie zajął, bo po co? A ja chciałem zastosować kurczaka. No i co? Nie wiem. Choroba. Ło kurde. Jakie to drogie. Ale z drugiej strony, chyba wiem co powoduje ten, to zaklęcie, tylko że to trzeba robić właśnie na polu swoim chyba. Nie ma takich, czyli jak mnie atakują, można to zastosować, a nie jeśli ja kogoś atakuję, no to jest właśnie ta różnica. Dobra, niedługo armia mi się zwróci, to znaczy znowu będę miał niesamowitą armię, tak przynajmniej takie jest prawdopodobieństwo, że sami zobaczcie, stwory jak śpią. I niedługo chyba wrócą do normy i będzie znowu będę mógł ruszyć na odsiecz. No to trochę może zająć, ale mam tu kilka takich skarbów jak osmolevelowy, na przykład golem żółciowy. To dobrze, co nie zmienia faktu, że... O, albo taki smog dziewięciolevelowy. Co nie zmienia faktu, że jednak to jest konieczne. To jest konieczne i musimy niestety na to czekać. Powiększmy może odrobinkę kurnik, bo widzę, że tutaj stwory jakieś takie biedne są, chodzą. Próbują znaleźć coś do jedzenia, a jedzenia nie ma. No, takim kurnikiem, o przepraszam. O, jak zaczęły napieprzać, czy nie, od razu przyspieszenie. Jak tylko uderzyłem. Przez przypadek zresztą. No, no, tutaj już jakieś takie, te chochliki, coś tu już nas zaczynamy zbierać, zauważcie, co nie? Coś zaczyna działać, coś się zaczyna zapełniać ten skarbiec pomału, choć nadal biorąc pod uwagę ile sporów XP, to jednak idzie to niezwykle pomału. No dobrze, 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 jest coraz lepiej, co nie? Jeszcze trochę i będziemy mogli już atakować. A musimy być przygotowani na to, że przeciwnik nasz też jest... Zmienią twój los, zwietrzałą ruinę. No, a że przeciwnik też nie jest jakoś tak bardzo słaby, co nie? Widzicie, jest taki podgląd też całościowy, ale nie, w sumie ja tak wolę, bo mam tutaj władzę wtedy nad wszystkim. O, jednak kurde, chciałem to zastosować w końcu, gdzie jest to zaklęcie? No i patrz, nie udało się. W ostatnim obszarze i nie udało mi się zastosować to na chochliku. No i przejął mnie całkowicie, co nie? Indombrowa imprezowa, w ogóle taka nazwa. Na szczęście jesteśmy na tyle otoczeni lawą, że mamy spokój. Co nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, no to nieciekawie wygląda ta sytuacja. No i zobaczymy, w ogóle ja nie wiem od czego teraz, jak będę iść na, będę atakować, to nie wiem od czego zacząć, bo tutaj zrobimy ten most niby, co nie, i ja bym ich taki mimo wszystko nie przyjmował, czy zacząć bardziej od tej strony, czy jak, no nie wiem, to jeszcze zastanowię się jak zacząć atakować, chyba po prostu tu gdzieś wybuduję coś i będę od tej strony normalnie atakować, chyba nie będę się wygłupiać już, że tak powiem, tylko normalnie po prostu od tej strony, od której się powinno zaatakuje. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. Chyba, że tutaj coś wybuduję sobie na przykład. O, na przykład. Albo w sumie co mi tam. Zrobimy tu sobie wyjście takie. Co nie? No, a zrobimy sobie tu takie wyjście. Niech stracę. No i tu zrobimy sobie jedne drzwi. Tu zrobimy sobie drugie drzwi. Co nie? I tu będzie takie wyjście. I tu będą jeszcze, tu będzie jeszcze jedne drzwi będą. I może nawet pułapka gazowa. Co tam się będziemy ograniczać. Chochliki tak chyba nie mają nic lepszego do roboty. I tutaj sobie wybudujemy za to jeszcze, o, jeszcze takie drzwi. Co nie, tu będzie właśnie most, sobie wybudujemy. Jeszcze oczywiście nie będę tutaj się dobijać do brzegu, ale taki wstępny most, żeby był zbudowany. I tym mostem myślę, wydaje, że ruszymy na odsiecz, kiedy nadejdzie już odpowiedni czas. Na tą chwilę jeszcze nie będziemy tego robić. O, ludzie, znowu to samo. Kurde, nie sądziłem, że taki... Że tacy bezczelni będą. No, pokonajcie go, dobra? Raczej nie powinno być problemów. Bo on jest sam, a nas jest potęga. To nie, ja go specjalnie pojmałem, żeby moje chochliki miały tutaj dodatkowe żarcie. No i patrz, i tak jeden mój poległ. Się musiał tak skończyć. No zabierz go, boże, co za chochliki, to takie lenie. Znaczy nie wiem o co mi chodzi, ale nie chcę zabrać ciało. Może pojmanie odznaczyłem, dlatego nie chcę zabrać, co nie?
No, chochliki. No, teraz się udało. Dobra. No i fajnie. A tego też zabierz. Dobra. No i mamy jednego smoczka i wiecie co? On jest całkiem silny. Ja bym go wyleczył. W końcu wykorzystam, w końcu przejmę jakiegoś silnego stwora na swoją stronę. Wiecie, zawsze dodatkowy smok się przyda, więc go weźmiemy i przegabacimy go. Właściwie, fajna sprawa będzie. No, przegabacimy smoczka na naszą stronę. Będziemy mieli zawsze jeden siódmy levelowy smoczek do przodu, a ile nie chcę nic mówić, ale to jest całkiem niezły wynik, więc w sumie spoko, że zaatakował nas. W sumie fajna sprawa, zawsze się przyda dodatkowy siedmiolewielowy smoczek, więc w sumie sprawa fajna. Natomiast tutaj już przychodzą stwory nowe do nas. Czyżbyśmy zaraz musieli tutaj walczyć? Może. Bo tu widzę, że pomału jakieś stwory idą z tej strony, co nie? Jeden smok już zaatakował i jednego smoka pokonaliśmy, ale tu widzę, że są trochę silniejsze stwory. Dobra, wiecie co zrobimy? Oni mnie a nas atakują? Okej, w porządku. To my ich zaatakujemy, co ty myślicie? Stworzymy tutaj ten i tutaj zrobimy most i zrobimy masakrę im. Może zapisałem się, może się uda akurat, he? Co myślicie? Może akurat się uda. Może nie, ale może akurat się uda. A damy, dlaczego spieprzyły? Co nie, tego też weźmiemy, magów też weźmiemy. Zobaczmy, to też weźmiemy. No i teraz tą całą miłą armią ruszymy na odsiecz, na totalną masakrę tutaj. Wstąpimy sobie do królestwa. Albo wiecie co, może tędy pójdziemy, od tej strony bardziej. No myślę, że to będzie bardziej strategiczne miejsce niż tutaj. Tutaj widzę, że niestety chyba rzucono chorobę na nasze stwory. Ale z grubsza chyba lepiej to wyjdzie nam, na najbardziej na zdrowie. Dobra, come on. Co nie? Już tutaj się chyba, już chyba się rozmyślił, jeśli chodzi o... No to chodźcie tu, bo tutaj, o, koło tego będzie, tutaj będzie. Widzę, że ten się trochę chyba bardziej rozwinął. No, dawaj, dawaj, niszczyć tutaj. No, niszczyć. Totalna zagłada. Może, o, i do serca. I do serca, co nie? To jest chyba choroba, że rzucono na naszą postać chorobę. Przez to się tak zachowuje, jak się zachowuje, no nic nie poradzimy. Chyba, że czarna dama po prostu tak ma. Bo, o cholera, tutaj wyleczymy trochę. Ten smok jest cenny, więc tego też wyleczymy. Już? Ło! Nie sądziłem, że to będzie takie proste. Odniosłeś wspaniałe zwycięstwo, panie. Wykazałeś się zamiłowaniem do tak wyrafinowanego okazywania braku miłosierdzia. Coś tam, coś tam, coś tam. Nie sądziłem, że pokonanie tutaj wroga zielonego będzie tak banalnie proste. Serce zniszczyliśmy w ciągu paru sekund raptem. Kiedy na przykład kiedy serce niebieskiego niszczenie zajęło nam o wiele więcej czasu, było o wiele trudniejszym wyzwaniem, a tego strażnika pokonaliśmy wręcz w chwilę. No i to mnie bardzo dziwi, szczerze mówiąc, bo byłem przekonany, że niestety znowu nam zajmie to całkiem sporo czasu, a jak się okazało, zajęło to nam naprawdę niewielką ilość czasu. I nawet stwór jako tako się nie bronił, ten nasz rywal. Ogólnie poszło nam całkiem zgrabnie. Zająłeś. Zanim jednak zakończę, muszę przyznać, że ten poziom był naprawdę trudny. W porównaniu do poziomów poprzednich, tutaj naprawdę musiałem się troszkę namęczyć, nawet działać trochę traktycznie, coś tutaj na boku kopać, co nie, coś tutaj ekspić stwory. Czasowo mi to troszkę więcej czasu zajęło niż w przypadku moich poprzednich map. No jak będzie dalej, no to się jeszcze oczywiście okaże. No dobra, tak więc naciskamy spację. Tak wyglądają statystyki. Zwabiony
Elfowe obeliski zostały zdruzgotane, a mieszkańcy uciekli w góry. Nasze wampiry właśnie ich tropią. Spoczywaj w pokoju. Wkrótce przywleczemy ich przed twoje oblicze. Tak, taki dodatkowy jeszcze komentarz od strony narratora. Naszego, nie wiem, narratora, mentora, który tutaj nami opowiada nam o krainach. Czyli można powiedzieć, że samego diabła. No i tak wyglądają nasze statystyki. No i jeszcze tutaj wysłucha... Aha, jeszcze oczywiście podpisać się. Śpiochowice. Osiedle położone wśród pól niedaleko gór. Nic tu się nigdy nie dzieje. Może z wyjątkiem kilku dobrych uczynków dziennie i wymiany uprzejmych pozdrowień. Innymi słowy, paskudna i obrzydliwa nora. No, więc tak jak słyszeliście, miasto, miejsce nieciekawe, gdzie jest wymagana moja interwencja. Oczywiście zajmiemy się tym miejscem, ale to już w następnym odcinku. A póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wszystkim!